Siemaneczko, z tej strony Patti, witam was w drugiej części otwierania nanopodsów z Disneya. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to wbijcie suba, dzwoneczek i łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki i subiki pomogą mi dotrzeć do większej liczby odbiorców i dostarczyć wam jeszcze lepszego kontentu, więc dzięki. Kochani, w takim razie nie ma na co czekać, lecimy z otwieraniem nanopodsów, więc chodźcie na to. Do rozpakowania mamy aż 5 pudełeczek z nanopodsami Disneya. Wiadomo, jest to druga część otwierania naszych nanopodsów, natomiast są tu osoby, które są również pierwszy raz, więc szybciutko omówimy sobie opakowanie. Pudełeczko jest niewielkich rozmiarów. Na środku mamy zagadkową figurkę naszego nanopodsa, który jest umieszczony w sześcianie. Poniżej mamy logo Disney. Wszystko jest oczywiście w niebieskich kolorach, typowo disneyowych. Cały nanopods jest umieszczony na niebie i spójrzcie, tu są nawet gwiazdki. No mega. Dokładnie tak jak w filmowej scenie Disneya, w której ukazuje się zamek i on jest właśnie na tle takiego nieba. Czyli to, co jest na początku filmu Disneya. Jeszcze szybko sprawdźmy, co się znajduje na innych ściankach. Tutaj mamy tradycyjnie Disney Nanopods, logo Nanopods. Tu mamy informację, że możemy to łączyć, kolekcjonować i na odwrocie mamy pokazane nasze wszystkie nanopodsy, które możemy zebrać. I możemy je również w dowolny sposób łączyć i są one na wzór takiego plastramionu. Łącznie mamy 12 figurek kolekcjonerskich do zebrania. I są tu m.in. takie figurki jak Buzz Astral, Simba, Stitch czy Nemo oraz wiele, wiele innych. Ale słuchajcie, to już nie przedłużajmy, tylko sprawdźmy te figurki w środku. Okej, pierwszy nanopods i niełatwo było go otworzyć, ale słuchajcie, udało się i sprawdźmy, co mamy. I uwaga... Mamy Buzza Astrala. Tak jak widzicie na dole, jest to drugi nasz Buzz Astral. Jeszcze szybciutko przyjrzyjmy mu się z bliska. No ma mega roztańczone brwi, niezłe fale. I jest oczywiście w swoim kosmicznym kombinezonie. I jak widzicie, mamy elementy wypukłe, wypustki. I są to właśnie te części, którymi łączymy nasze nanopodsy. No spójrzcie, możemy tak, 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 no w dowolny sposób je łączyć. I co również jest ciekawe, nanopodsy są matowe, ponieważ są pokryte farbą fluorescencyjną, czyli świetlną. Świecą w ciemności. Spójrzcie. Zrobimy to na pierwszym nanopodsie, a później zobaczymy całą kolekcję w ciemności. Patrzcie. No mega! Jak to pięknie wygląda. No super. I jak mocno nasz Buzz Astral świeci. Super. Słuchajcie, w takim razie nasz Buzz ląduje na ziemię, a my zabieramy się za rozpakowanie drugiego nanopodsa. Okej, i sprawdzamy. Mamy myszkę Miki! Jest to nowy nanopod w naszej kolekcji! No mega! Ale spójrzcie jeszcze, jakie te postacie mają duże głowy! Super! Ale fajnie! I słuchajcie, w porównaniu do Buzza Astrala, to myszka Miki nieźle lewituje. Ale jaki słodziak, zobaczcie! Super, że zrobili taką małą myszkę Miki z dużą głową i dużym noskiem! Ale super! Wszystko fajnie zachowane, czerwone spodnie, guziki, buciki, tutaj oczywiście serduszkowy kształt twarzy, uszka, słodkie! No mega, mega, mega słodziaśny nanopod. W takim razie nasza myszka Miki ląduje obok Buzza Astrala, a my zabieramy się za rozpakowanie już trzeciego nanopodsa. Okej, więc wyciągamy. Ulotka na bok, ale za chwilkę oczywiście do niej wrócimy i również pokrótce ją omówimy. I uwaga, sprawdźmy, co nam się trafiło. Mamy księżniczkę Belle z pięknej bestii. Ja cię kręcę, jaka piękna. Nie no, spójrzcie, jeju, ta idealna suknia, idealna beza żółta, no złota. Jeju, te piękne włosy, fryzura. No typowa księżniczka Disneya. Jeju, ależ piękna. Chociaż, czekajcie, co to jest? Czekajcie, co tam jest? A dobra, bo ona tak się trzyma za te włosy. Nie wiem, czy to zobaczycie. Taki tutaj jest pypcik wbity w jej włosy. Więc tak jakby włosami się trzymała, śmiesznie. Ale w każdym razie, no spójrzcie, takie urocze ustka, oczy. Aż chciałoby się wyciągnąć te wszystkie postacie z tego sześcianu. No ale cóż, bardzo ładnie prezentuje się nasza Bella, księżniczka ląduje do reszty ekipy, a my zabieramy się za sprawdzenie naszego albumu kolekcjonerskiego.
i spójrzcie, tak oto prezentuje się nasz album kolekcjonerski. Tutaj mamy pokazane nasze wszystkie postacie, które mamy. Poniżej możemy odznaczać figurki, które nam się trafiły. I mamy tutaj wszystkie postacie, które mamy na tylnym opakowaniu naszego nanopodsa. I również z drugiej strony mamy je pokazane po 6. Więc słuchajcie, to są również te same postacie, które widzimy na dole ekranu podczas otwierania nanopodsów. Jako, że jesteśmy przy naszym katalogu i Belli, to już sobie ją odznaczmy. W takim razie katalog składamy, odkładamy na bok, a my lecimy z 4. nanopodsem. Okej, i sprawdzamy. I albumik na dół. I uwaga, co nam się trafiło? Mamy Sullivana z Potwory i Spółka. Ja cię kręcę, ale super. Jak super jest odwzorowane. Jego łatki różowe rogi. Kieł. No mega. Jeszcze w ogóle jak to fajnie fituje. Mimo, że jest niebieski, to wcale nie tonie w tym niebieskim sześcianie. Bo on jest bardziej taki morski. I super, te rogi wcale nie są takie śnieżno-białe, tylko są mleczne. Jego kieł jest biały. Więc no mega fajnie to wszystko kontrastuje i się wyróżnia. Super to wszystko wygląda. A wy koniecznie napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście film Potwory i Spółka i jaką postać z tego filmu najbardziej lubicie. Domyślam się, że Boo, ale dajcie znać w komentarzu. Okej, nasz Sullivan leci do reszty ekipy, a my zabieramy się za rozpakowanie 5. i już ostatniego nanopodsa. No powiem wam, że jestem zawiedziona otwieraniem tych nanopodsów. Po prostu z odcinka na odcinek coraz gorzej je się otwiera. Nie wiem, coraz bardziej felerne są te opakowania. Rozwarstwia się te pudełko. No, słabiutko, słabiutko. I jest po prostu walka zamiast takiej satysfakcji. Okej, ale sprawdźmy, jaką postać trafiliśmy. Albumik na dół. A ja mam nadzieję, że to nie jest powtóreczka i będziemy cieszyć się z nowej postaci. Uwaga. Nie no, dlaczego? No, mamy powtórkę, mamy Baza Astrala. W takim razie... No cóż. Poleci Baz Astral do paczki dla najaktywniejszego widza. Już go omawialiśmy, więc w takim razie poleci do reszty ekipy. A my sobie zróbmy szybkie podsumowanie naszych nanopodsów. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy myszkę Miki, Baza Astrala, księżniczkę Belle, Sullivana oraz brata bliźniaka Baza Astrala. Kochani, tak oto prezentują się nasze łupy. Widać, że Baza Astral jest bardzo popularną figurką i można często go złapać. Co do reszty, to jestem mega zadowolona, ponieważ mamy księżniczkę Belle, Miki, Sullivana z Potwory i Spółka, więc no, słuchajcie, mega. Mega mi się podobają te figurki. I dodatkowo mamy 3 nowe, niepowtarzalne figurki do naszej kolekcji nanopodsów, więc świetnie. Kochani, jak wiecie, jeszcze nie uzbieraliśmy całej kolekcji. Brakuje nam kilku nanopodsów, więc koniecznie dać znać w komentarzu, czy chcecie, bym nagrała 3. część z otwierania nanopodsów z Disneya. A zanim zakończymy odcinek, to spójrzcie, jak wyglądają one wszystkie w ciemności. Super, co nie? Więc jest naprawdę mega ozdoba do gablotki na półkę i świetnie prezentuje się w nocy. Tym samym bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje. Jeżeli chcecie mieć wpływ na odcinki, to koniecznie również tam zaglądajcie. Więc do zobaczenia na Instagramie i w kolejnym odcinku. Piąteczka!